czasie uwielbienia miałam myśli, bardziej to było właśnie skojarzenie niż obraz i później Agata zaczęła mówić o tym rozpędzaniu się, o możliwościach i zdecydowałam, że się podzielę z wami tą właśnie tym krótkim skojarzeniem, że z łaską jest tak jak z jazdą samochodem, czyli ty decydujesz, jak bardzo wciśniesz pedał gazu. I przepływ paliwa, spalanie paliwa dostosowuje się do tego, jak mocno wcisnąłeś pedał gazu. I że tak jest właśnie też z łaską, tak? Czyli to wciśnięcie gazu jest decyzją, czy też konsekwencją w decyzji. Natomiast łaska, czyli ten przepływ mocy, to jest to paliwo, które po prostu zaczyna się proporcjonalnie do tego wciśnięcia pedału gazu, do tej decyzji, czy do tego, na ile ona jest zdeterminowana, to paliwo zaczyna się uwalniać, ta moc zaczyna się uwalniać. To jest proporcjonalne. No i tyle. Amen.